Projekt EcoEtno, który zakładał stworzenie nowych ubrań z elementem ludowym, dobiega końca. Jako że projektantki nie są zawodowymi krawcowymi, ich znajomość profesjonalnej maszyny do szycia i jej użytkowania jest zbyt niska, by od razu zacząć szyć ubiory. Dlatego też dobrym pomysłem okazał się trening w postaci szycia maseczek ochronnych pod czujnym okiem krawcowych Agnieszki Sorbian i Haliny Szymoniak. Na kolejnych zajęciach uczestniczki szyły swoje ubiory. Większość z nich nie miało w ogóle do czynienia z maszyną do szycia, dlatego zaczynałyśmy w ogóle od poznania, od zapoznania się z maszyną, zaprzyjaźniania się z nią. Poznawałyśmy podstawowe techniki szycia, podstawowe, nie wiem, nawet szwy, tak? Jak się nawleka, jak się obsługuje maszynę. I powiem, że panie są naprawdę zdolne i pewne takie zapały do pracy, bo prawie perfekcjonalnie, jeżeli naprawdę rzeczywiście na początku nie miały styczności. Teraz szyją, zszywają, już nawet idą dalej, bo chcą jakieś tam doszywać aplikacje, co nie jest rzeczywiście ciężkie. Poznajemy, nie wiem, podstawowe metody, czy nawet już jesteśmy krok dalej, bo dziewczyny wszywają kieszenie, robią jakieś zakładki, zaszewki. To nie są takie proste sprawy, tym bardziej, że pracujemy na różnych materiałach. Choć nie jest to proste zajęcie, to jednak nasze uczestniczki dobrze radzą sobie z maszynami i szyciem. Niektóre miały już do czynienia z profesjonalną maszyną do szycia. Tak, no nie ukrywam, że pewne doświadczenie w tej kwestii już miałam. Pracowałam także w takim zakładzie, który prowadził właśnie wykonywanie odzieży. Także no, nie jest to dla mnie jakąś nowością. No, niemniej jednak wiele lat bez styczności z szyciem, trochę zapomina człowiek, a taki projekt pozwolił mi przypomnieć sobie wiele rzeczy. Po kilku tygodniach spotkań można było wykonać pierwsze przymiarki i zastosować ewentualne poprawki. I tak na naszych oczach powstawały sukienki, kostiumy, dresy, bluzki, spódnice czy spodnie. Wszystko to łączyło jedno – element ludowy. Projekt wspaniały, bardzo wiele można było się dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat pochodzenia strojów, wykonania, ich historii. No dla mnie te rzeczy były najbardziej wartościowe i najbardziej ciekawe. Poza tym można było poćwiczyć szycie, przypomnieć sobie, niektóre osoby mogły sobie odświeżyć, jak to jest.
no niektóre nauczyć się wykonywania takich pewnych prostych czynności, na przykład wykonywania maseczek, no aż do wykonania takich pięknych strojów. Niestety, ze względu na wejście powiatu kieleckiego w czerwoną strefę w związku ze zwiększaniem się liczby zachorowań na koronawirusa, pokaz mody Eko Etno musiał zostać tymczasowo odwołany. Jednak nic straconego. Wkrótce pojawi się filmik, w którym nasze uczestniczki urządziły pokaz mody we własnych domach.